Jaka to melodia? Od momentu rozstania z Robertem Janowski przechodzi przez poważny kryzys. Widzowie dostali właśnie kolejną informację, która zdecydowanie nie przypadła im do gustu. Chodzi o poważną zmianę dotyczącą niedzielnego odcinka. Jaka to melodia? Zmaga się z bardzo dużymi problemami. Od kiedy nastąpiła zmiana prowadzącego, a zarazem modyfikacja formatu programu, to widzowie nie patrzą przychylnym okiem na swój dotychczas ulubiony program. Jakby mało było tych problemów, to producenci dorzucają kolejny kryzys. Widzowie czują się zdezorientowani zmianą, która będzie miała miejsce w niedzielę. W sieci ponownie zaroiło się od nieprzychylnych komentarzy skierowanych w stronę legendarnego show. Wielka zmiana w niedzielnym Jaka to melodia. Wszyscy z dużym zaciekawieniem obserwują Jaka to melodia. Szkoda tylko, że to zainteresowanie nie jest spowodowane pozytywnymi emocjami, a kolejnymi przykrymi sytuacjami dotyczącymi programu. Show prowadzone niegdyś przez Roberta Janowskiego coraz bardziej naraża się fanom, ale włodarze TVP ani myślą stosować się do ich głosów. Zamiast tego, zaserwowali sympatykom kolejny powód, aby utwierdzili się w przekonaniu, że to już nie jest ten sam program. Od momentu zmiany formatu, niedzielne epizody Jaka to melodia przeznaczone są dla gwiazd. W tym tygodniu za przyciskami mieli zasiąść aktorzy występujący w serialu Korona Królów. I w tym momencie pojawiły się pierwsze wątpliwości ze strony widzów. To są te głośno zapowiadane odcinki z gwiazdami. Chyba ktoś się mocno pomylił. Przecież ten serial to szczyt żenady i nawet nie powinni się do niego przyznawać, napisał zniesmaczony internauta. Kto tu naprawdę mocno przegina i niszczy mój ulubiony program? Przecież aż ręce opadają, jak się patrzy na to, jak nisko upada Jaka to melodia. Dodała jedna z komentujących. Z nikomu niewiadomych przyczyn nastąpiła jednak dosyć nagła zmiana, która wprowadziła widzów w nie lada konsternację. Okazało się, że drużyna Korony Królów wystąpi w show 10 marca, a niedzielny odcinek przejmują kucharze. No to dwie kolejne niedziele bez melodii, skwitował jeden z internautów. Przecież to już nawet nie nadaje się na pacnięcie się w czoło, dodał z przekąsem kolejny. To zamienili. Daj pan spokój, podsumował widz. Dużą dezorientację pośród sympatyków programu wzbudziła również kwestia żałoby narodowej związanej z uroczystościami pogrzebowymi Jana Olszewskiego. Informacje dotyczące tego, czy mają się spodziewać kolejnego odcinka w sobotni wieczór, są dalej niejasne.